So focus on me. What is up, guys? I just came back to the hotel. I went for a few essentials. Yeah. So I am in Premier Inn. Surprise, surprise, still in London. We are having, let me just come in. Welcome to the new vlog. Surprise, surprise, I'm in London. We are having huge Pure Gym event today, the annual Pure Gym Awards party. I'm so excited because that will be my first time in this party, and we got some goodie bags and I can't wait to see what's in there. So let's just have a quick unboxing. Good. Ooh, all right, so we have Pure Gym hat, really cozy. I won't put it now because I don't want to spoil my hair. Ooh, Costa, look at this. Costa gift card. So for those who don't know me, I'm a huge coffee lover and Costa is my favorite. So yes, we're gonna have a coffee, and then we have a coffee cup and the key fob for the doors. Perfect. So I'm about to get ready. I have like 1 hour and something. And yes, so today's theme is Casino Royale. So I have like a red wine dress. And yeah, let's get ready. Alright, Fit Fam, for travel I just put black my protein crop top with some pants and white kicks. Focus on me again, and yeah, party ready in 3, 2, 1. Alright, so I'm ready. So do you think I nailed this Casino Royale theme? I put my eyebrows, not eyebrows, eyelashes. I put some nails. By the way, I don't know how I'm gonna function at the gym for the next days, but I really like the dress and really like how I look. So I have a red wine dress with like rose gold / gold details like this. I almost got the cramp when I was trying to zip my dress, but I will blame my back gains for that. So yeah, that's me ready. I hope I'm gonna have a chance to take some good pictures, and yeah, so I decided to like keep my hair curl because I have like more of them. Let's go. Dobra, siemanero, moi kochani, troszkę dziwnie się czuję, bo dawno nie nagrywałam w moim ojczystym języku, którym jest język polski, ale jestem podekscytowana, bo chcę wrócić do polskiego kanału, chcę się podzielić z Wami całym tym moim doświadczeniem, które uzyskałam przez ostatnie 2 lata tutaj w Anglii, jako trener, jako instruktor. I ten mini vlog, który widzieliście na początku z Pure Gym Awards, zastanawiałam się, czy go włożyć na początek czy na koniec filmu, ale on da trochę kontekstu do tego, o czym będę chciała mówić, więc dam go na początek. Dobra, więc zaczynajmy. To już 2019 rok i ten kalendarz odchodzi w zapomniane, bo przejmuje go, czekajcie, ten. Kto mnie zna, to wie, że lubię szary, lubię różowy i lubię też kolor rose gold, czyli no... Czyli jakby to powiedzieć, złoty róż. Jeżeli znacie lepszą nazwę niż ja tutaj teraz kminię, no to dajcie znać w komentarzach u dołu. Dobra, long story short, jestem w Anglii już ponad 2 lata i jeżeli pamiętacie moje pierwsze filmiki, przyjechałam tutaj, żeby robić karierę w fitnessie i w tej takiej fitnessowej bańce. I poniekąd mi się udało, bo wraz z nowym rokiem zostałam asystent gym manager, z którego jestem bardzo dumna. To był mój cel na koniec 2018 roku, także hashtag overachiever. Jestem, no, mega się cieszę, bo to był mój cel, na który pracowałam mega ciężko. Jeżeli śledziliście mnie na drugim kanale, tym angielskim, albo na Instagramie, widzieliście, że naprawdę cisnęłam ten goal, bo jak sobie już coś tutaj zaplanuję, to nie ma mocnych. A więc przedstawię Wam pokrótce ten poprzedni rok, który był decydującym punktem zwrotnym w mojej karierze i przez to mam nadzieję, że Wam trochę rozjaśnię i pomogę z tym, jak zacząć, jaką siłownię wybrać i tak dalej. Nie bójcie się, nie będę tylko tutaj gadać, bo wrzucę też filmiki, jakieś screeny, dokumentów czy wymagań, tego czego od Was oczekują, czy w ogóle jakieś tak zwane b-rolle, czyli no coś, postaramy się to uatrakcyjnić Wam wizualnie, żeby nie było tutaj tylko same moje gadanie. Ok, co robiłam przed Anglią? Przed Anglią skończyłam studia licencjackie i magisterskie na anglistyce i w międzyczasie byłam instruktorem Zumby przez około 2 lata i jak wiecie, po pewnym czasie brakuje czegoś, znaczy chcecie się dalej rozwijać i poszłam w stronę fitnessu, zrobiłam kurs instruktora zajęć grupowych. Po studiach magisterskich od razu wyjechałam tutaj do Anglii, zaczynałam pracę w prostej fabryce z mięsem, jeżeli nie wiedzieliście, i to była taka praca tymczasowa, podczas której szukałam i aplikowałam do każdej możliwej siłowni. Byłam na interwiu w Preston, dajmy na to, który jest 5 godzin drogi samochodem. Byłam na interwiu w Londynie jako trener, tylko wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak wygląda ta struktura. Myślałam, o Jezu, miałam interwiu Fitness First, już jest super. No nie, bo dużo siłowni szuka ludzi na tak zwany model self-employment, który jest pierwszą ścieżką, jaką możecie obrać, czyli możecie być albo trenerem personalnym, albo instruktorem, który jest samozatrudniony, czyli coś podobnego jak w Polsce, że pracujecie dla siłowni, ale jesteście samozatrudnieni, więc dochód ze swoich klientów przeznaczacie dla siebie, ale jednocześnie musicie płacić własne podatki. Tutaj też jest minusem to, że no, nie macie dni wolnych płatnych, tak jakby, ani wakacji, bo jeżeli weźmiecie sobie jakiś dzień wolny, no to niestety nie zarabiacie, bo zarabiacie jak jesteście na miejscu ze swoimi klientami, czy z ludźmi, którzy chodzą do Was na zajęcia. I ja tak właśnie zaczęłam. Zaczęłam jako trener personalny w Pure Gymie, która była moją firmą do jeszcze niecałego miesiąca przed. Niestety już nie jestem z Pure Gymem, no ale tak to życie się układa czasami i trzeba zmienić pewną sytuację, żeby było lepiej, ale o tym już niedługo. Więc zaczęłam jako self-employed personal trainer w Pure Gym Charlton. To była moja pierwsza siłownia na tak zwane godziny. Możecie albo zapłacić rent i nie martwić się o nic, trenować swoich klientów i mieć kasę dla siebie, albo pracujecie 3 zmiany po 5 godzin i wtedy tak jakby jesteście instruktorem na siłowni. Prowadzicie zajęcia, oprowadzacie ludzi, czyścicie maszyny, czy gąbką, czy mopem, podnosicie talerze. No robicie, że tak powiem, na tej siłowni wszystko, bo jeżeli siłownia ma Was tylko na 5 godzin 3 razy w tygodniu, no to niestety będzie robiła sobie z Was użytek. Także dla mnie to jest dobre doświadczenie dla ludzi, którzy zaczynają. Dla mnie to była cudowna sprawa, bo nie musiałam płacić 1000 funtów za rent na siłowni, bo musiałam płacić jakoś rent za swój pokój, w którym mieszkałam. W międzyczasie, kiedy nie miałam klientów, musiałam pracować na 2 zmiany, więc podjęłam pracę w tak zwanym Poundlandzie, czyli to taki angielski odpowiednik sklepu Wszystko po 4 zł. Więc stać mi było na, słuchajcie, 3-osobowy pokój i najtańsze jedzenie, jakie tylko było, bo się żywiłam w tym Poundlandzie de facto przez miesiąc. Później dojechał do mnie mój chłopak i razem było już lepiej. Dalej byłam trenerem, udało się troszkę popodróżować, byliśmy w Barcelonie i później, słuchajcie, wyjechałam do Polski, skręciłam tam kostkę i niestety byłam wyłączona z ruchu poprzez jakiś miesiąc i wtedy, słuchajcie, straciłam klientów, bo nie byłam ich trenerem długo, więc nie wywiązała się między nami jakaś głęboka relacja. Poprosili mnie, żeby zrefundować im treningi i nie chciałam robić problemu, zrefundowałam treningi. Wróciłam do Anglii, słuchajcie, ze 100 funtami na koncie. To tak jak mieć 100 funtów, sorry, to tak jak mieć 100 zł na swoim koncie i słuchajcie, tyle. No i jest, wyobraźcie sobie, że jesteście sami w obcym kraju, nie ma rodziców, nie ma komu, nie ma kto wam pomóc, jesteście sami. Dlatego taki strach, jaki miałam w sercu i, że tak powiem, kisiel w gaciach, co ja zrobię, jak ja będę żyć i tak dalej, że chciałam po prostu pracować gdzieś na umowę. Chciałam mieć ten stały dochód miesięczny, bo no cóż, trzeba jakoś żyć i dorosłe życie czasami boli. Dlatego zaczęłam aplikować o fitness coach position w Pure Gymie i dość szybko mi z tym poszło, dostałam pracę w Pure Gym London Wall, która jest dosłownie, jak macie mapę Londynu, jest Londyn w środku, ta moja siłownia była w środku, centralnie w samym centrum, co naprawdę na początku było dla mnie mega fajne. Mówię, wow, pracuję w samym centrum, nieważne, że wstaję o 4:30, żeby jechać na 6:00 na zmianę, prowadzę zajęcia, układam ręczniki, sprzątam te ciężarki po ludziach, jestem wyrąbana na końcu dnia, tak, że nie mam siły na swój trening, albo muszę się zmuszać, żeby go zrobić. No ale czego się nie robi dla pracy twoich marzeń, prawda? I w London Wall pracowałam od czerwca do stycznia, kiedy przeniosłam się do Limehouse, też na tym samym stanowisku jako fitness coach. I fajnie, że możemy sobie porozmawiać po polsku, bo mogę powiedzieć trochę więcej, ciekawe mi dość. Powodem, dla którego zostałam przeniesiona z tej pierwszej siłowni do drugiej, było to, że tak jakby zagrałam przeciwko zasadom firmy, bo w styczniu polecieliśmy na Islandię, wakacje, tak wyjazd, który opłacony był już z góry wcześniej, i kiedy chciałam wziąć wolne na to były 4 dni, słuchajcie, to nie było jakieś 2 tygodnie, usłyszałam, że nie mogę wziąć wolnego, ponieważ styczeń to jest jeden z takich 2 okresów peak tak zwanych, w których wzmacniane są kampanie marketingowe, trzeba przyciągnąć ludzi na siłownię i no, potrzeba każdego pracownika, każdej pary rąk, która tylko jest na stanie, żeby tą trzymać siłownię taką, wiecie, up and running. No i miałam z tym problem, bo oficjalnie nie dostałam wolnego, więc zgłosiłam tak zwany sick day, czyli no, jesteś chora i nie przyjdziesz do pracy, te dni też są niepłatne z tą firmą, o której wspomniałam parę sekund wcześniej. I niestety dostałam, oni wiedzieli, że jadę na Islandię, więc wiedzieli, że nie jestem chora, więc wyeskalowali sprawę do menadżera regionalnego, miałam rozmowę dyscyplinarną i moją karą było przeniesienie do Limehouse, z czego naprawdę cieszyłam się bardzo mocno, ponieważ w tej poprzedniej siłowni, w której byłam, tej w samej city, nie dogadywałam się z ludźmi, to nie był mój vibe. Nie ci ludzie, z którymi chciałabym pracować. I wiecie, jak idziecie na 8 godzin do miejsca, które jest 2 levele pod ziemią i nie odzywacie do nikogo i macie klientów, którzy naprawdę są takim, bo to w samym city to byli ludzie, którzy pracowali w biurach tacy no sztywni trochę i no nie mój vibe, naprawdę nie czułam się tam dobrze, a w Limehouse po prostu odżyłam. Odżyłam w Limehouse, mega fajna ekipa z 4 fitness coachów i 2 menadżerów, asystent i gym manager, także było fajnie. W Limehouse spędziłam cały rok, od stycznia do właśnie grudnia. I co? I pomiędzy tym okresem zdecydowałam się, że chcę iść w stronę managementu, bo po pierwsze kręci mnie zarządzanie teamem, chcę spróbować swoich sił jako menadżer, bo wiem, że byłabym dobra, że fajnie mi się współpracuje z ludźmi. W międzyczasie byłam na paru szkoleniach właśnie z tym powiązanych, byłam też na paru interwiu, bo od momentu czerwca tego następnego roku, gdzie sobie postanowiłam, że chcę być tym AGM-em, no to też de facto dochód wzrasta, prawda, masz wyższą pensję, a że ten Range Rover i ten mój Golden Retriever muszą kiedyś w końcu się zjawić, więc muszę mieć większy dochód, prawda? Proste. I słuchajcie, poinformowałam swojego menadżera, że chcę aplikować, że chcę tak jakby wiedzieć więcej, chcę się uczyć i tak dalej, więc z automatu dla nich to też jest na rękę, bo Twój pracodawca w Anglii bardzo mu zależy na tym, żeby pracownik się spełniał, czuł się dobrze i miał tą okazję do rozwoju, bo wiadomo, że jeżeli czujesz się dobrze w swojej firmie, że czujesz, że się rozwijasz, dajesz od siebie więcej, czyli de facto Twój performance się poprawia i jesteś asetem dla firmy i zależy im, żebyś się rozwijał, bo wtedy po prostu zostaniesz w firmie. Jeżeli jesteś dobrym pracownikiem i jeżeli pracujesz dobrze, to będą chcieli Cię zatrzymać, będą chcieli się trenować. I tak było ze mną. Słuchajcie, raz na jakiś czas macie takie one-to-one, czyli taką rozmowę w cztery oczy z Twoim przełożonym, co chcesz robić, co robisz dobrze, co robisz źle, co trzeba poprawić. I za każdym razem miałam takie wyznaczane mini goals, takie mini tasks, czyli takie zadania cotygodniowe, co mogę robić, żeby poprawić swoje na przykład interakcje z ludźmi, co u mnie było. Troszkę tu miałam digi-digi, także operations, czyli te takie bardziej odpowiedzialne sprawy, jakieś raporty, drukowanie list, pilnowanie, żeby wszystko było takie, no wiecie, na dobrze, żeby było. Z teamem miałam dobry kontakt, więc moja rola sprowadziła się tylko do kierowania nami, żeby podczas zmiany, no 8-godzinnej macie tak zwany peak time, czyli ten czas pomiędzy 6 a 8 wieczorem, gdzie jest najwięcej ludzi na siłowni, wtedy trzeba mieć wszystko na oku. Zdarzały się kontuzje, zdarzały się złamania kolan, wzywanie ambulansów, ewakuowanie siłowni też parę razy było, co jest, to było ekscytujące, nie powiem, ale te wszystkie takie małe wydarzenia sumują się do takiego dużego Twojego wzrostu, polepszenia się Twojej osoby w oczach Twojego pracodawcy, tak? Zależy, jak sobie radzisz z różnymi właśnie rzeczami, takimi mini, tak jakby wykraczającymi poza Twoją rolę. Spotkałam się z tą firmą, jak widzieliście na pewno na Instagramie, zostałam wybrana jako Pure Gym Insiders i to naprawdę była dla mnie, słuchajcie, to byłam po prostu, no nie umiem tego pisać. To jest bycie ambasadorem dla marki, którą sobie cenicie, którą lubicie, promowanie tej marki, bycie jedną z 6 osób w całym kraju, która tym Pure Gym promuje, nagrywki, wyjeżdżanie do Manchesteru, do Leeds, podróże, hotele, no mega fajny okres w moim życiu, poznanie fajnych ludzi, przekazanie fajnych wartości, no. Poza tym wszystkim aplikowałam właśnie o AGM-a, czyli Assistant Gym Manager, podróżowałam do Leeds, Bristol, Oxford, też tutaj w Londynie aplikowałam i słuchajcie, za każdym razem dostaje się feedback z rozmowy. Za każdym razem byłam unsuccessful, czyli niestety nie przeszłam tego interwiu. Brałam każdy feedback do siebie, bo jedną z rad, którą zyskałam od swojego przełożonego, było to, żeby brać ten feedback i się poprawiać, bo nawet jeżeli coś Wam nie wychodzi, a oni to widzą, że się starasz, że pracujesz nad tym, że jest ten improvement, after all, to naprawdę to jest doceniane. I słuchajcie, starałam się, pracowałam na 200%. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że jak na czymś mi zależy, to prew to jak po prostu czołg na ścianę. No ale miałam takie złote upadki, po takich upadkach na przykład był koncert Seana Paula, który wzniósł mnie na wyżyny mojej ekscytacji. W końcu usłyszenie Seana Paula, gdzie wiecie, że na pewno za Seanem Paulem przepadam, jeżeli oglądaliście Stare Rogi. Byłam w Paryżu z moją koleżanką i zresztą przyjaciółką Mary. I miałam sesję dla magazynu Health and Management, w sensie ja robiłam zdjęcia z Przemkiem dla jednych z najwyższych głów Pure Gym, jak macie CEO, Chief Executive, si jak macie CEO of the company, czyli tę najwyższą osobę i tam macie te trzy niżej, to właśnie na tych trzech niżej osób robiłam sesję zdjęciową w Buckingham, z czego też jest vlog i czym się chwaliłam na Instagramie, bo no, dla mnie to było osiągnięcie. Także były fajne momenty, naprawdę doceniam ten czas w Pure Gymie, ale słuchajcie, no to po prostu było już dla mnie za dużo. Ja chciałam awansować, podoba mi się moja praca, to co robię, ale już nie miałam wyzwań, nie było żadnego takiej ekscytacji, jak jedzie do pracy, bo wiecie, co was czeka, wiecie, że musicie posprzątać, wiecie, że musicie wytrzeć bieżnie, wiecie, że musicie prowadzić zajęcia. Boże, zajęcia, naprawdę, uwielbiam zajęcia, uwielbiam prowadzić legs bumps and thumbs, abs, pump circuits, bootcamps, cycle, ale jeżeli macie tych zajęć 3 czy 4 dziennie, to nawet jakbyście nie wiadomo jak chcieli, one się wam znudzą. Zwolniło się, słuchajcie, miejsce na asystent menadżera w tej samej siłowni, w której pracowałam. Każdy wiedział, że pracuję mocno na ten awans, że mi zależy, że dbam o firmę i naprawdę znam tą siłownię, mam dobry kontakt z moimi współpracownikami. I słuchajcie, wzięli osobę totalnie z dupy, z zewnątrz, osobę młodszą i słuchajcie, dla mnie to był naprawdę... Już mi emocje skaczą, zobaczcie, się stresuję. Dla mnie to był naprawdę liść na dwóch policzkach, bo mi przykro. Nie powinno być, nie powinnam się związywać, ale to była moja pierwsza firma, w której zaczęłam tutaj w Anglii tak na poważnie z fitnessem, więc było mi po prostu przykro, bo się starałam, zależało mi. Pure Gym sprawił, że czułam się jak gówno w ostatnich miesiącach pracy. Czułam, że no, może mi się nigdy nie uda, że może powinnam zostać tym fitness coachem do usranej śmierci i wybaczcie mi za moje słownictwo teraz, naprawdę przepraszam. Po tym takim swobodnym liściu od mojej poprzedniej firmy stwierdziłam, że to jest koniec, czy ta, czy inna. Głównie szukałam pracy na Indeed, a tak też Leisure Jobs i inne strony, które zamieszczę wam w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć, co tam się wyprawia. Więc tak, David Lloyd, Fitness First, The Gym Group, w której teraz de facto jestem, Anytime Fitness, no Pure Gym, jeżeli chcecie zobaczyć, jak tam jest. W Londynie jest naprawdę dużo siłowni. Jeżeli chcielibyście zacząć, ja zaczęłabym z jakąś sieciówką, taką siłownią, która jest rozpoznawana i ma dobrą opinię, bo jeżeli potem będziecie chcieli zmienić, to czasami siłownia, na przykład te takie bardziej prestiżowe jak David Lloyd, Fitness First, Third Space, zobaczą twoje CV, Pure Gym, wiecie, to jest competition, to jest konkurencja i nie każdy siebie lubi, to tak jakby osoba z Tesco chciała w Biedronce dostać pracę, a załóżmy Tesco jest na tej samej ulicy co Biedronka i co, myślicie, że tak łatwo pójdzie? No nie, bo każdy ma swoje uprzedzenia, czy to jest Anglia, czy to jest Polska. Są uprzedzenia, są stereotypy, są... I to jest prawda, że niestety, jeżeli nie jesteś osobą z Anglii, będzie ciężej, trzeba będzie ciężej pracować. I ostatecznie, słuchajcie, została mi zaoferowana praca w The Gym Group, która jest bardzo podobną siłownią do Pure Gymu, też jak w Polsce Icon Fitness, nie wiem, czy jeszcze jest, jak się to nazywało, nie wiem, weźcie dajcie mi znać w komentarzach u dołu, jakie są teraz sieciówki w Polsce, a McFit, nie? Coś takiego, czyli bardzo podobny model, wyższe oczywiście pensja i pojechałam na interwiu. Dostałam szybką odpowiedź, że zapraszam mnie na drugą fazę interwiu. Zazwyczaj druga faza interwiu jest z menadżerem regionalnym i słuchajcie, została mi zaoferowana praca. Zgodziłam się, chociaż słuchajcie, bałam się, ale no to jest to, czego chciałam, prawda? I już właśnie w grudniu wiedziałam, że w styczniu z nowym rokiem zacznę pracę jako asystent gym manager i w tym momencie, kiedy nagrywam ten filmik, jest już trzeci dzień na nowym stanowisku, czuję się bardzo fajnie. Musiałam się wyprowadzić z Londynu, bo pomiędzy tym całym okresem, o którym wam opowiadałam, wydarzyło się parę przykrych i mniej przykrych i bardziej radosnych sytuacji w moim życiu prywatnym, które zadecydowało o tym, że wyprowadzenie się z Londynu i przeprowadzenie się do miejsca, w którym teraz jestem, lekko mniejszego miasta, wyjdzie mi na pewno na dobre, jest tutaj spokojniej, więcej biegam outdoorowo, to też dzięki mojej mamie, która mnie niedługo odwiedza, także też będziecie widzieli na vlogach mojej mamy, jak mnie widzi. Dobra, także żeby nie przedłużać Wam dalej, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ta moja historia pokaże Wam, że też możecie osiągnąć to, czego chcecie, czy chcecie być instruktorem, czy chcecie się rozwijać jako trener, czy iść w stronę managementu i potem wyżej, to jest osiągalne. Naprawdę ściśnijcie dupę i jeżeli się boicie tu przyjechać, nie bójcie się, po prostu to zróbcie. Ja po prostu nie wiem, czy bym się odważyła zrobić to drugi raz, wiedząc to wszystko, co tutaj się wydarzyło, znając tak jakby historię do przodu. Nie wiem, czym się zdecydowała przyjechać tutaj drugi raz i zrobić to wszystko drugi raz, ale słuchajcie, pcha mnie pasja, tak samo jak kiedyś pcha mnie pasja w Zumbie, która popchnęła mnie, żeby wyjechać do Stanów, czy do Francji, czy podróżować po świecie i po kraju tylko po to, aby zahaczyć o następny maraton Zumby. Tak samo tutaj pcha mnie ta wizja zostania trenerem. Możecie sobie włączyć poprzednie vlogi, te starsze, te jakoś roczne filmiki. Jak to jeszcze, ten taki język, to wysławianie się moje, takie lekko naiwne, ale śmieszne, te początki zawsze są ekscytujące. Zostawcie mi komentarz na dole, jakie są Wasze obawy przed przyjechaniem na przykład do Anglii, czy przed zaczęciem nowej pracy w nowym kraju. Co chcielibyście wiedzieć? Będę nagrywać więcej takich filmików. Zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, to też zostaniecie poinformowani o następnym moim filmiku. I słuchajcie, moi drodzy, dziękuję za oglądanie, buziaki i do następnego. Pa! Wiecie, dlaczego wrzuciłam to z Pure Gym Awards? Ponieważ na tą imprezę zapraszanym się jest tylko, znaczy od tego levelu assistant manager, przez menadżerów, przez wszystkie inne osoby, a ja jako jedyna osoba w całym kraju, z wszystkich Pure Gymów byłam dopuszczona, znaczy byłam zaproszona na tą imprezę jako właśnie przy stanowisku fitness coach, którym byłam. Także to też jest dla mnie dużym osiągnięciem. Why not? Impreza za darmo, słuchajcie. A teraz już na serio lecimy.